Ja również przysyłam serdeczne ucałowania i proszę Panie tu przyjechać razem z mężem. Dobrze by zrobiło na różne bóle. Całuję mocno, Vera. Na Łęczów, 22 sierpnia 1928 roku. Kochana Kociu czuje się już silniejsza i przybyła już na wadze z kilka. Cały dzień tylko się je. Poznałam się tu z jedną parą. Wszędzie razem chodzimy. Śliczna tu miejscowość. Sam park jest bardzo ładny i okolice na Łęczowa również są cudne. Same góry i doliny. Ściskam wszystkich serdecznie. Jaćka. Kochany Maniku, przyjechałem 5 maja z Wajsem do Nałęczowa. Mieszkamy w pierwszorzędnym pensjonacie. Życie znakomite. Płacimy 5 zł dziennie. Zrobiliśmy już kilka zdjęć. Pogoda dopisuje. W planie mamy wycieczki do Kazimierza i Lublina. Wracamy do Warszawy 15 maja. Ucałowania dla Dyny i Stefanka. Telek. Na Łęczów, 20 marca 1912 roku. Droga Pani Teresko, chciałam do Pani napisać od razu, jak tylko przyjechałam. Nie mogłam się jednak zdobyć, ponieważ był wielki chaos w mojej głowie i wiele wrażeń. Byłyśmy u Pani Lunda, zachwycona jest Panem Jerzym, śliczny. Kochana i droga Panno Tereso, proszę napisać do mnie choć parę słów. Sama jedna wśród obcych, jestem nieswoja. Chciałby się otrzymać jakieś ciepłe słówko od drugiej osoby. Wygody są, park ładny, Pan jest miłych wiele, ale wszystko to nie moje. Ściskam mocno drogą Panią Zosia. Mój adres? Lubelska, gubernia, zakład leczniczy na Łęczów. Pana Helenko, nie zapomniałem o tobie, dziecina droga. Kreślę życzenia, a myślą jestem u Boga. I proszę Najświętszej, która jest w niebie, aby zsyłała szczęście i zdrowie dla ciebie. Nie zapominam o twoim syneczku, który pomnaża ci mękę. Staraj się zagrać na chwałę Boga, on poprowadzi twą rękę. O, jakże czułbym się szczęśliwym, gdybym z tobą dziś mógł mówić. Nie pisać, lecz ustnie wierszować, całując do serca przytulić. Żegnam was, kochane dzieci, gestem. Wielmożni państwo lebiedzińscy, poczta Skoczek, wieś Śliwki. Kochani, jesteśmy już trzeci tydzień w Nałęczowie. Choć tęskno nam do was, czas spędzamy przyjemnie. Bo pięknie tu i miło. Pogoda dopisuje. Dużo przebywamy w parku na spacerach, co wyraźnie nam służy. Lepiej by nam było, gdybyście tu z dziadkami do nas zawitali. Więc przyjeżdżajcie. Ściskamy serdecznie. Marianna. Wróciłeś? Nie, mama. Zaraz się zrypiamy, fajnie.
W godzinie 22:00 w ten oto niezwykły i uroczysty sposób żegnamy się z uczestnikami międzynarodowych zawodów balonowych wokół Karskanałęczów 2006. Żegnamy się również i z Państwem, wspaniałą, niepowtarzalną i niezwykłą nałęczowską publicznością. Ale wiem i jestem przekonana, że zarówno uczestnicy tych zawodów, jak i Państwo będziecie do Nałęczowa wracać, bo już Bolesław Prus pisał, kto choć raz odwiedził Nałęczów, ten wyjedzie stąd innym, lepszym człowiekiem. I tego gorąco wszyscy Państwu życzymy, abyście wyjeżdżali zawsze stąd zdrowsi i silniejsi. Wracajcie do Nałęczowa, my na pewno też będziemy tutaj wracać na następne zawody balonowe już w przyszłym roku. Dziękuję, dużo zdrowia i wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Do zobaczenia. Ja chciałem podziękować serdecznie w moim imieniu pani Agacie, panu Markowi, panu Grzegorzowi Nowickiemu, panu Michałowi Madejskiemu, który wspierał nas tutaj muzycznie. Chciałem podziękować serdecznie bardzo całemu zarządowi z pana Łęczów. Zapraszam za rok. Będzie jeszcze lepiej.